Ci wszyscy ludzie będą zaraz walczyć o 1000 złotych w tym ogromnym labiryncie w Minecraft. Nie wiedzą jednak, że będzie na nich czekało tam kilka niespodzianek, w tym moje trolle. A sponsorem tego odcinka jest marka Huawei, czyli producent takiego oto gamingowego monitora Huawei MateView GT27 z zakrzywionym ekranem i odświeżaniem 165 Hz. Teraz właśnie na niego korzystam i naprawdę wygląda to wszystko niesamowicie. Dzięki takiemu sprzętowi można osiągnąć więcej i będzie on świetnym uzupełnieniem refleksu dla osoby, która wygra ten labirynt. Wszyscy macie po 2 życia. Macie 4 wyjścia, a labirynt ma kilka poziomów. Będą w środku niespodzianki. Powodzenia! Okej, i kiedy kliknę ten guzik, to wszystkie te 4 ściany powinny zniknąć, a gracze zostaną wypuszczeni. Oto mapa pierwszego poziomu. Ja od razu przygotuję sobie spektatora i ustawię się w miejscu, gdzie będziemy czekać na zwycięzcę pierwszego poziomu. Lecimy w takim razie. Start! Ruszyli! 3, 2, 1! Yo! Okej, tam ci poszli tutaj. Większość trochę poszła tam, tak mi się wydaje. Jeden ziomek, okej. Ci są troszeczkę wolniejsi i troszkę później ruszyli. I co się tu dzieje? To jest pierwszy poziom. Wszyscy ruszyli. A gdzie właściwie jest wyjście? Patrząc na mapę, wyjście jest tutaj. Ustawmy się więc tam i zobaczmy, kto będzie pierwszy na drugim poziomie. Okej, mamy pierwsza osoba na drugim poziomie. Jako zaskoczenie. Nie, pierwsza osoba. Oni już tu są. Oni tu łażą po tym drugim poziomie. Okej. Oni byli szybsi niż ja. Niestety bardzo wolno się modowała mapka i nie zauważyłem, ale już kilku graczy jest na drugim poziomie. Gdzie oni są? Okej, oni łażą. Wszyscy razi jedną ekipką. Paweł Kam, Dr. Cox. Okej, ej, sporo ich jest. Okej, oni są szybcy, ale nie wiedzą tego, że na tym poziomie jest coś całkiem ciekawego. Jest pewien spocik, w którym niestety nie będzie dało się przejść w drugą stronę, więc jak ktoś przejdzie w jedną stronę, to będzie już tam uwięziony na zawsze. Słuchajcie, patrolujemy ich troszeczkę może w tym labiryncie. Co wy na to? Czy są creepery na serwerze? Może nie, to jest zły pomysł. Czy mogę ustać creepera? Mogę ustać creepera. Ojo, tu będzie creeper. A nie, to jest zły pomysł chyba. On, czy on to rozwali? Poustawiam im troszeczkę creeperów w labiryncie i zobaczymy, co oni na to powiedzą. Dobra, tu jest jakiś ziomeczek. Kliknę mu creepera. Czy on mu wybuchnie? O nie, on zawczył i zginął, ale to przez to, że nie patrzył na siebie. Okej, naprawdę trzeba uważać, aby posłuchać tego creepera. Pewnie. Okej, będę dalej stawiać creepery, to będzie troszkę chamskie. Bo patrzcie, tutaj jest takie przejście, że oni muszą, przejść w jedną stronę. Jak ktoś przejdzie w jedną stronę, to potem już nie zawróci. Więc osoba pierwsza, która tu przejdzie, pewnie się troszkę zdziwi, kiedy spotka creepera. Na drugim poziomie już jest naprawdę sporo osób. Na tym jeszcze nikogo nie widzę, więc jest całkiem chillerka. Ale wydaje mi się, że powinniśmy więcej tych creeperów poustawiać. Może przy zejściu na kolejny poziom. Okej, cały czas widzę, że sporo osób, w tym administracja Discorda, siema Kalashi, jest na zielonym poziomie, czyli tam najwyższym, a już niektórzy chyba, czy ktoś jest na tym poziomie trzecim? Jeszcze nie, ale widzę, że cały czas są na żółtym, więc słuchajcie, ja tak na żółtym będę trollować. Więcej creeperów, to jest najlepsze, po prostu creepery myślę, że są najlepszą, czy jaką można spotkać na labiryncie. Siema, ups, sorry, czy zginiesz? O nie, David ucieka przed tych bendera, ten się nie da, a ty? Okej, może wam zostawię tutaj samych z tymi zielonymi ogórkami. Tutaj jest zejście na trzeci poziom, na którym chyba nadal nikogo nie ma. Co jest grane? Aż tak jest ciężki ten drugi poziom? W sensie, ja wiem, że ta mapa rzeczywiście może przerazić i mnie też przeraża, ale nadal nikt tutaj chyba nie dotarł. A minęło już dobre kilka minut. Okej, ktoś jest blisko, ktoś jest całkiem blisko. Tak, tak, pan Babeczka chyba jest na prowadzeniu, tylko... Pan Babeczka, co ty robisz? Nie tędy, dobra, okej. Idzie dobrze, pan Babeczka jakby widział przez ściany... Nie no, nie sugeruję tego, że to jest cheater, ja sobie nie mam żadnych podstaw, żeby tak sądzić, ale muszę się obserwować, pan Babeczka, bo dobrze ci idzie, nie, chyba jednak ci źle idzie. Czy tu jest blisko, czy jest blisko zejścia? Okej, on jest na dobrym tropie. I spotkał pana Babeczkę, a oni nie wiedzą, że naprawdę bardzo bliziutko, ponieważ zejście jest tuż za rogiem. O, pan Babeczka, bardzo dobrze idzie. Cały czas nikt nie znalazł tego przejścia. O, mamy, okej, mamy prowadzącego. I Leos jako pierwszy przyszedł na ten trzeci poziom. A minęło ile minut? Minęło już 20 prawie minut. Nie, kogoś pominąłem. Ktoś tu już jest. Okej, Hacker V1. Okej, to mi się nie podoba. Czemu ktoś o niku Hacker V1 prowadzi ten labirynt? To jest bardzo podejrzane, okej? Sekundka, musimy, słuchajcie, coś z tym zrobić. Hacker? Jako pierwszy? Coś tu mi się nie podoba. Okej, zobaczymy, czy ucieknie. Ucieknie? Okej, uciekł. Zwiewaj. Lepiej zwiewaj, Hacker. Dobra. Okej, on się chyba nie stykał i... O nie, on uciekł! Czemu? Sorry, Hacker. Dobra, zobaczmy, gdzie jest Leos, ponieważ on jest na tym poziomie. Okej. No, musimy mu chyba kibicować, to nie? Skoro Hacker odpadł, to niech przynajmniej Leos da jakoś radę. No, nie będę już wysyłać creeperów. Coś zresztą mu zrobię na pewno chamskiego za chwilkę, jeżeli będzie mu za dobrze coś szło. Ale póki co, po prostu obserwujmy. To ciekawe, ponieważ teraz gracze muszą naprawdę wrócić na centrum mapy, ponieważ tam jest kolejny punkt, z którego mogą przejść do następnego, ostatniego poziomu, na którym będą parkury, więc to będzie najgorszy możliwy moment na tej mapie. Dobra, tak, Leos tutaj się męczy, a właściwie nie męczy. O, patrzcie, przychodzi tylko
tego miejsca. To jest miejsce... O nie, czemu ty do niej idziesz? To jest miejsce, którym ty musisz przejść. To nie jest pułapka, Leos. To jest ślepy zaułek, którego trzeba się podjąć, tak? To nie trzeba przejść, żeby móc funkcjonować dalej na tej mapie. Ale Leos chyba tego nie wie i Leos zawrócił. Cóż, Leos, to był błąd, który... Co? Z czym? Co tu są inne osoby? Co się dzieje? Czy ja myślałem, że Leos prowadzi, kiedy tutaj byli jakieś ziomki? Chwila. Ja im muszę tu wystawić creepery. Co jest zgrane? Jest tutaj naprawdę sporo. Jakim cudem? Kiedy to się stało? Ej, mam nadzieję, że to nie jest tak, że ktoś już przeszedł ten labirynt, prawda? Nie, nikogo tutaj nie ma. Jest git. Gratulacje do kończenia labiryntu. Super, to jeszcze nie to. Żeby było jasne, kto to wygra, dopiszę. Hej, oni tu przychodzą i są naprawdę blisko. O, okej. Tutaj mamy mały parkour, którego się nie chcą podjąć. Czy oni chcą się podzielić nagrodą? Bo widzę, że wszyscy... O, Leos dołączył do nich, kozacko. Lisaczek, okej. Gdzie ta ekipa chce teraz właściwie iść? Tutaj na tę ekipę czeka parkour i to nie byle jaki parkour, ponieważ to jest Squid Game'owy parkour, czyli szklany most, który znika pod nogami. Ale widzę, że nikt teraz go nie podejmuje się przejść. I w sumie się trochę nie dziwię. Cała ta ekipa z... Na czele, Dave'em. Okej. I się trzyma razem. I oni są cały czas przy wejściu do mapy. W sensie na ten poziom przynajmniej. Więc boją się ruszyć przez te parkury, których czeka na nich tu kilka. Okej, tutaj jest jeden. I mamy liseczka, który... podniósł się jednak. Jednak nie przychodzi tego parkura. Zawracam. O, dokładnie tak. Musicie to wszyscy przechodzić. Dobrze. To akurat nie jest parkur. To jest najprostszy parkur, więc... Dobrze, wam poszło, ale wiecie, to dopiero początek. Czy myślicie, że to koniec, bo to ostatni poziom, ale nie. Najgorsze przed wami. Okej, Bazylix Eo prowadzi i... to są takie małe, małe ukryte dziury, których wcześniej nie było, więc to jest coś, czego można się nie spodziewać. No i co? No nie tędy, moi drodzy. Ale dobrze kminicie, nie? Śnik wydaje mi się naprawdę ogarniać, o co chodzi, ponieważ zaraz chyba dojdzie do mostu ze Squid Games. Ale najpierw kolejny parkour, zwykły parkour, lawowy. Jednak nie jest on pierwszy, ponieważ... Kto to? Ej, tego osoby nie znam. X, Fama RXX. Dobra, ciebie nie znam, ale jesteś ewidentnie na prowadzeniu. Czyżby ty on tutaj miało trafić właśnie do ciebie? Zobaczmy, czym się kieruje osoba, która jest najlepsza póki co. Dobra, tu jest taki pojedynczy bloczek. To nie jest trudny parkour, ale ten błąd może kosztować cię wszystko. Więc czy go popełnisz, czy też nie, czy musisz to przeskoczyć? Trzeba było to przejść. Każdy parkour trzeba przejść. Jakby o to chodzi w tych parkurach. Okej, ale widzę, że nie chcesz. O, i są! Wiedziałem, wierzyłem w ich od początku. Leos, okej. Zobaczymy, czy to przeskoczycie. To jest ciężkie. To jest dla mnie najcięższe ze wszystkiego, ponieważ to jest super randomowe, bo jakby no... Hej, skąd ma się wiedzieć, co... Ej, ktoś już tu był. Nie zauważyłem tego. Dobra, mam nadzieję, że to nie jest tak, że nie zauważyłem, że ktoś przyszedł tą mapę. Dobra, czekajcie, zobaczcie, będę się musiał pewnić. Okej, nie, nikogo nadal tu nie ma. Jest git. O! A ktoś znalazł kordy! Kordy miejsca, gdzie... Okej! Ta osoba wie, gdzie jest wygrana, ale nie wie, jak przejść niżej, ale jaja. Nie, to taki zadziała, Bartok, co ty? Ale dobrze kminisz, kurczę, blaszkę, dobrze kminisz, naprawdę. Ja może spojrzę na mapę i zobaczę, jak tam właściwie oni mogą próbować przejść. Kto właściwie jest najbliżej, bo chcę wiedzieć, kto prowadzi. To jest Ileos. Zobaczmy, Ileos. Okej, oni są już tutaj wszyscy, więc przeszli z tego, co rozumiem, tamten parkour straszny, tak? Przeszli ich Ale nie przeszli. Oni zostali po tej stronie. Boją się tamtego parkura. I myślą, że mogą przejść jakąś mapkę bez przechodzenia przez most ze Squid Games. Nie, moi drodzy. Wy musicie tamtędy przejść. I te emeraldy nie są wcale dla was. Nie wiem, o co chodzi. Czy ja mam wsadzić creepera, czy co? A tak w ogóle ciekawe, czy ktoś jest na początkowym poziomie. Aha, są. Siema, pandus. Może jeszcze wygrasz, to jakby nikt nie mówi, że nie masz szans. Ej, w sumie większość osób jest na najwyższym poziomie. Czy naprawdę wy nie możecie przez tego... Jakby ja nie mówię, że to jest proste, okej? Jakby naprawdę to jest ciężka mapka. To jest ogromny labirynt, ale... Dobra, zobaczmy, co jest w naszej topce. Leos, Lizeczek i Dave. Oni w sumie cykają się po prostu chyba na tego mostu ze Squid Games. I ewidentnie trzymają się tej trójki. Czy oni chcą się podzielić tym tysiakiem, czy co? W sumie to może nie jest taka zła strategia. Ja nie wiem, nie ocenia. Zobaczymy, jakim pójdzie. Okej, ktoś tutaj dochodzi. Ktoś przychodzi. O, Fama RX! Fama RX jest już tutaj! Tak! To Fama RX wygrywa tysiaka! Yo! Nie tamci, tylko ty, Fama! LOL, okej, siema! Chodź, zrobimy sobie SS-a, mordko! Yo! Ale jazda! Co u Ileosa? Oni tutaj, o kurcze, oni umarli! Ileos umarł! Ciekawe, jak to się stało! A David też umarł! O mój Boże, oni wszyscy polegli na tym moście Squid Game'owym! Ale pech! Tylko Fama! Przeszła? Przeszedł? Nie wiem. Zobaczymy, ile jeszcze mini minut, żeby ktoś inny przeszedł ten labirynt, a ja sobie teraz pokażę. Samą. Ale ja mam pytanko. Tak? O co chodzi? Mogę oddać nagrodę osobie, która dojdzie? Okej. Chcesz oddać tysiaka? To jakby spoko, możemy tak zrobić. No właśnie nie wiem. No jak nie chcesz, to możemy poczekać na kolejną osobę. Jakby git. On mi pomógł. Mogę się z nim podzielić?
Czyli wy to tak zrobiliście! O mój Boże, czyli to była kooperacja! Nie wierzę! Nie wierzę, że w ten sposób to przeszliście. Siema Bartox. Cześć. Jakby... Ja widziałem, co ty tam... Ty stałeś nad tym miejscem, gdzie jest wygrana. I chcę usłyszeć waszą historię. Twoją i famę za chwilkę. I przekminimy, co robimy. Wy jesteście znajomymi, czy coś? Znaczy, bo ja to widziałem i mu pomogłem w tym. Okej. Ja byłem wyżej i to zauważyłem i byłem obok tego, on też to mu pokazałem. A właśnie widziałem, bo ja widziałem, się śmiałem wcześniej, że ty patrzysz na to i wiesz, gdzie to jest. Siema Fama. Siema Fama. Fama, gratuluję ci przede wszystkim. I Bartoksowi. Bartoksowi, tak? To jakby... Tak, bo... Ulf, jak to było? Jak to było? Co się stało? Ulf, ostatnich, dosłownie to była dwie minuty ostatnie stresu, czy ktoś nie dojdzie. I on w tym momencie go spotkałem na górze. No. I on widocznie szedł tą trasą i widział te diamenty i zaczął tak, on stał! On stał na tym diamentem, to się śmiałem przed chwilą właśnie, zanim tu wbiłeś, że ziomeczek stoi, patrzy na diamenty, no nie, z piętra wyżej. Jakby wie, gdzie one są, ale jest na złym piętrze. Ale widzę, że to rozumiecie. I co, chcesz się podzielić nagrodą? Tak, moim zdaniem powinien też dostać, bo bez niego bym nie wygrał. On w którymś momencie po prostu zaczął mi pokazywać, którędy iść do tych diamentów i doszło. Kurczę, nie, no jakby to jest naprawdę szachety z twojej strony, że nie chcesz wszystkiego dla siebie, tylko rzeczywiście dajesz kredyt też Bartkowi, który ci pomógł, więc jak dla mnie to jest naprawdę spoko. Więc totalnie zasługuje się według mnie na wygrodę. Jakby, kiedy się przycisnąłeś, Fama? Bo jakby ja cię nie widziałem i jakby nagle byłeś po prostu w prowadzeniu. Ty szedłeś z tą ekipą całą? Bo tam była taka ekipka kilku ziomeczków, która... Spotkałem ich, przeszedłem przez nich, ale nie. Okej, dobra, czyli ty byłeś solo. Ale ginąłem raz. No, a co się zabiło? Miałem szczęście, bo zapisywałem sobie kordy tych... Miejscówek, gdzie są spadki. Mhm. Mhm. Dobrze, spadki. Dobrze, smart. A po co się zabiło? Bo ja kilka osób zabiłem creeperami. Też to było. No to był taki stres, że... Nie, to jest za duży stres i nie pamiętam, co mnie zabiło. Okej, ale jazda, to musiało naprawdę być. Ale tak jak jeszcze nikt nie przeszedł poza tobą tej mapki, to jest najlepsze. Nie wiem, czy ktoś... czy cię próbują ludzie. To była taka mapka Squid Game. To już na samym końcu cię zabiło. Czyli całość jeszcze raz przychodziłeś? O kurczę. Ja stanąłem i nagle zginąłem. Dobra, w takim razie... Ale miałem taką rozkminę swoją, że trzeba któryś z parkourów przejść, bo jesteśmy zamknięci w jakiejś strefie. I któryś z parkourów muszę... I była jeszcze jedna technika przejścia tego. No jaka była technika przejścia? Patrzysz na to, że na początku zmarnowałem od razu jedzonko. Mhm. Zabrakło mi sprinta, a parkourów nie dało się przejść bez sprinta. O kurczę, to ja w sumie... To było nieprzekminione. W drugiej rundzie jak szedłem, to starałem się jak najdłużej zachować mojego sprinta. No i dzięki temu myślę, że się udało przejść któryś z tych parkourów. Okej, czyli szedłeś bardzo powoli i po prostu powoli do celu i byłeś pierwszy tak naprawdę, więc naprawdę totalne GG. Jestem ciekaw, czy bez pomocy Bartka byś sobie poradził, bo w sumie ciężko to docenić, ale naprawdę nieźle. Gratuluję ci. Nagroda jest twoja, jak chcesz się ją podzielić z Bartkiem, to jak najbardziej masz do tego prawo, a ja ci gratuluję. I wszystkim też gratuluję, którzy podjęliście tego wyzwania. Nie było ono łatwe. Jakby nadal... Ile minęło czasu? Ile już trwa ta nagrywka? Ta nagrywka trwa już 50 minut chyba i nadal tylko ty przyszedłeś tą mapkę, więc jest ona naprawdę ciężka. Biłem na Crafteda na chwilkę. Dobra, wygrałeś tysiaka, więc nice. Nagle się okazuje, że jest event. Nie spodziewałem się takiego czegoś. Elegancko. Dobra, więc dzięki wielkie za wzięcie udziału w tym kursie. Super. Zostaw łapkę w górę, bo jak nie, to dealer zje cię w nocy. Nie żartuję.